Każdy miłośnik whisky wie, że z Irlandii pochodzą destylaty łagodne i deserowe. Whisky dymne to domena szkockich wysp, jak Isla czy Skye. Dzisiaj zajmiemy się jednak whisky irlandzką, która w naturze wpisaną ma dymną dymność. Czy to wciąż Irlandia? Sprawdzam. Witajcie moi drodzy, przed nami kolejny odcinek vloga, tym razem jego przedmiotem whisky dymne, ale irlandzka, Connemara. Wiele osób przez wiele miesięcy prosiło mnie o nagranie degustacji właśnie tej flaszki i pomyślałem sobie dzisiaj, tak rano mnie natchnęło, już w sumie chciałem nagrywać o whisky z destylarni Glenkeith, ale potem powiedziałem sobie, dobra, nagram o czymś bardziej popularnym, przygotowałem trzy flaszencje Connemary i oto jestem tutaj przed wami. Dzisiaj w dwurzędowej kamizelce, białej koszuli, nie tak często noszę białą koszulę i grenadynowym, granatowym krawacie prezentuję się w takiej stylizacji półformalnej po to, aby pogadać z wami troszeczkę o whisky. Oczywiście wszystkie te ubrania to Miller Mensor, jak zawsze, moi drodzy. W poprzednim odcinku pojawił się taki problem, że natchniony nie wiem czym, przypiąłem sobie ten mikrofon krawatowy do krawata, a nie do klapy. I za każdym razem, kiedy opierałem się o stół, to głos, który był zbierany przez mikrofon, brzmiał jakby było jakieś echo, albo jakbym nawijał z pudełka, albo coś takiego. Oczywiście okazało się, że wiele osób to zauważyło i pod poprzednim odcinkiem od Ben Brakenie pojawiło się naprawdę dużo komentarzy od osób, które właśnie oceniały dźwięk odcinka. Dziękuję za to serdecznie, bo liczba komentarzy mocno wzmaga zasięg odcinka, więc odcinek ten ma jeszcze większy zasięg. Ale chciałbym podziękować jednej osobie, która dała skuteczny feedback, a mianowicie proszę przepiąć Majka wyżej na klapie, wszystko będzie dobrze. I mam nadzieję, że teraz już spokojnie mogę opierać się o bar, nawijając do was bez większych problemów. No tak to już jakoś jest, że mój kanał ewoluuje po dłuższym czasie kręcenia komórką. Teraz jesteśmy znowu na aparatach i trochę bardziej profesjonalnych szkłach. Akurat dzisiaj Lumixem, czasem Canonem. Długo też nagrywałem i wzbraniałem się przed tym mikrofonem wpinanym w klapę, bo tak szczerze mówiąc to nie za bardzo go lubię, szczególnie nagrywając w domu, kiedy trzeba monitorować, czy on jest włączony, nie zawsze jest włączony itd., itd. Natomiast w końcu przemogłem się do tego majka krawatowego i oto następny etap, moi drodzy. Majk już podpięty dobrze, mam nadzieję, że wszystko słychać, że dźwiękowcy są zadowoleni z tego, że mogą dobrze słuchać na słuchawkach. Dajcie znać, dajcie feedback w komentarzach, czy oddźwięk po polsku, czy dobrze mnie słyszycie, czy ten majk jest lepszy niż ten poprzedni, czy rozwijamy się w dobrym kierunku, tak bym to ujął. No ale dobra, moi drodzy. Ostatnio było Ben Brakenie, 32-letni Ben Braken z 1987 roku w cenie szokująco niskiej 299 zł. Bardzo miło, bardzo ciekawie, napiłem się, nagrałem, opowiedziałem. Whisky być może nie była zachwycająca w smaku, ale była na pewno pouczająca, dużo interesujących wniosków, także jeśli jeszcze nie widzieliście tego odcinku, jak wiele dziesiąt tysięcy osób, które już go widziały, to zachęcam was do tego, abyście odcinek ten sobie namierzyli i obejrzeli. Natomiast dzisiaj chciałbym właśnie mówić o whisky, która jest taką, powiedziałbym, no ciekawostką to nie, bo to wielka marka, ale taką osobliwością właśnie na arenie whisky irlandzkich, ponieważ tak jak powiedziałem we wstępie, Irlandia kojarzy się z whisky łagodnymi, delikatnymi, whisky przymilnymi, prostymi w odbiorze. Natomiast tutaj nagle okazuje się, że jest też whisky, która jest właśnie whisky dymną, czyli whisky, która od deserowości raczej stroni, chyba że ktoś na deser je wędzoną makrelę, węgorza albo jakąś kiełbachę. Także tak to wygląda. Przez wiele lat Connemara była propagowana, reklamowana, ukazywana światu jako jedyna irlandzka whisky dymna, ale w ostatniej dekadzie w Irlandii, czy Irlandia przeżywa taki olbrzymi gorzelniczy boom, także pojawiło się naprawdę wiele destylarni i są też już inne pozycje, które produkują lub produkować będą lub sprzedawać będą whisky dymną. Mamy destylarnię, która produkuje Pierce Whisky. To jest destylarnia, która również produkować będzie whisky dymną. No i coś tutaj bardzo ważnego. Mamy też Waterford Distillery. To jest destylarnia, która jeszcze wprawdzie na ten moment whisky nie sprzedaje, ale sprzedawać ją będzie. A ta Waterford Distillery to jest destylarnia bardzo ważna, ponieważ w destylarni tej mistrzem destylacji jest sam Jim McEwan. O Jimie McEwanie opowiadałem wam przy okazji odcinka o Oktomorze Orfeuszu, czyli najlepszym w historii Oktomorze leżakowanym w beczkach po Chateau Petrus. Jim McEwan to jest taka legenda szkockiego gorzelnictwa, szkockiego świata whisky. Jak widzicie, jego wpływy, jego sława sięgają także na Zieloną Wyspę i w Irlandii również uczestniczy w
w projektach gorzelniczych. To jest niezwykle ciekawa historia, ponieważ to jest gość, który ma już tam, nie wiem ile, 50 ileś lat doświadczenia w gorzelnictwie, także na pewno wie, co robi, więc jak widzicie, Irlandia również whisky dymną stoi i stanie jeszcze bardziej. Tak to wygląda, no ale dzisiaj spokojnie można mówić, że Connemara to jest najsławniejsza, czy najbardziej dostępna, może jedyna ogólnodostępna irlandzka whisky dymna. I moi drodzy, tak się składa, że dokopałem się aż do 3 flaszek tej Connemary, więc będziemy mieli Connemarę Original, będziemy mieli Connemarę Dwunache i będziemy mieli Connemarę w mocy beczki. Także jest co robić. No i cóż, moi drodzy, przede wszystkim, jeśli mielibyśmy sobie opowiedzieć trochę o historii whisky Connemara, to może się najpierw skalibrujmy. Długo myślałem o tym, czym ja w ogóle dzisiaj powinienem się kalibrować. Oczywiście tutaj potwory z Islay raczej nie wchodziły w grę. Connemara to jest whisky, która ma poziom zatorfienia wyrażony w takiej mocy umiarkowanej 12-15 ppm związków fenolowych, co przy takiej średniej 30-40 na Islay dla takich whisky jak Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg, o kto może nie wspominając, który potrafi mieć tam 200 i więcej ppm, no to może było za mocno. I przez chwilę myślałem, czy nie powinienem sobie tutaj po prostu zapodać kieliszeczka Clilly. To jest taka whisky z Islay, którą bardzo lubię, którą też znacie z odcinka w destylarni, którą wizytowaliśmy wspólnie w ramach szkockiego sezonu. Ale później pomyślałem sobie, dobra, tej Connemarze może dam taki kredyt zaufania, nie będę zderzać jej z legendami świata dymnej whisky, bo być może to byłoby trochę nieuczciwe. I przypomniało mi się, że mam gdzieś jeszcze taką niedomęczoną buteleczkę whisky Ardmore. Te whisky też już znacie. To jest taki niezwykły Speyside, który na poczet blendów produkowany jest jako whisky dymna, ale whisky łagodnie dymna. Więc pomyślałem sobie, dobra, to tego Speysiderka Ardmora będę mógł sobie właśnie wypróbować w ramach takiej tutaj przygotowania śluzówki, może długo zostawię, przygotowania śluzówki na następne alkohole, a Connemarę sobie sprawdzimy już po jego degustacji. No i zobaczymy, jak to wypadnie. Ja mu jeszcze chwilkę dam. My whisky Ardmore oczywiście także piliśmy w jednym z poprzednich odcinków, także również możecie dowiedzieć się o niej więcej. Jest to whisky ciekawa, często, gęsto, mocno, intensywnie wykorzystywana w blendach do kupażu. No dobra, to porozmawiajmy sobie chwilę o Connemarze i o destylarni Connemara. Connemara to jest w ogóle taki region Irlandii, który znajduje się w hrabstwie Galway, dlatego dzisiaj piję w kieliszkach Galway z Miller Spirits. To jest wspaniałe, ręcznie formowane Miller Nosing Glass, którym powinniście się zainteresować, a linki do niego oczywiście znajdziecie pod wideo razem z przyciskiem subskrybuj, który warto wcisnąć po to, aby nie przegapić kolejnych odcinków, moi drodzy. Ostatnio podawałem jakieś statystyki, dzisiaj przed chwilą mieliśmy spotkanie marketingowe i przeglądając także przy okazji statystyki YouTube'a, zauważyłem, że dzwoneczek wciska tylko 19% osób. Moi drodzy, co jest z wami? Wciskajcie dzwoneczek subskrybując, a jeśli subujecie bez dzwonka, no to pod wideo wciśnijcie ten dzwonek, no co wam szkodzi, a przynajmniej będziecie mieli informacje o najnowszych odcinkach. No ale dobra, dobra, już zostawmy to. Moi drodzy, ten region Connemara w hrabstwie Galway to jest region, o którym Oscar Wilde pisał, że to jest dzikie piękno. No i tutaj trzeba sobie powiedzieć, że jest to sytuacja dość nietypowa i naprawdę ciekawa, ponieważ ten region Connemara znajduje się na zachodzie Irlandii, podczas gdy destylarnia, która Connemary produkuje, czyli destylarnia Cooley, znajduje się na wschodzie Irlandii, kilkaset kilometrów w ogóle od regionu Connemara. Także whisky ta jest pewnego rodzaju hołdem dla tego regionu, ale w żadnym wypadku nie jest w nim produkowana. No dobra, zobaczmy sobie tego Ardmorka najpierw. Ja tu mam dzisiaj sporo whisky do przepicia. No muszę wam powiedzieć, moi drodzy, że dzisiejsza degustacja jest dla mnie wyjątkowym wyzwaniem, ponieważ rano zjadłem swoją owsiankę. Jeśli jesteście ze mną na mediach społecznościowych, to wiecie, że Miller rano je owsiankę z połową kostki twarogu, kilkoma pestkami z dyni, orzechami włoskimi albo laskowymi, albo migdałami, zależy jak leży. I tam jeszcze dorzucam jakiegoś owoca, małego banana. Dzisiaj miałem trochę gruszki też. Gruszka to sporo cukru, no ale smakuje dobrze. Zresztą nie jest to blog o fitnessie i bynajmniej mi do fitnessowca daleko, natomiast było już to parę ładnych godzin temu. Nie miałem jeszcze czasu tutaj na kolejny posiłek, więc muszę powiedzieć wam, że taka whisky dymna rozjusza wręcz moje kubki smakowe. I teraz jakbym zobaczył kiełbasę,
Gdyby za kamerą teraz stanął ktoś z kiełbasą, to po prostu być może nawet zrezygnowałbym z nagrywania tego odcinka, z jego publikacji na rzecz jedzenia kiełbas. No ale dobra, zostawmy to, bo być może niepotrzebnie się zapuściłem w tę uliczkę pokarmową. No ale cóż, whisky dymna działa, ona wspaniale pasuje do jedzenia, do wszystkich dań mięsnych, też do wielu rybnych, wędzonych, więc jeśli ktoś w takich klimatach się obraca, to w tej whisky dymnej może się spokojnie realizować. No ale moi drodzy, ogólnie to jest tak, że właśnie Connemara produkowane jest przez destylarnię Cooley, to jest takie dosyć charakterystyczne dla Irlandii, że tam duże destylarnie produkują wiele marek. I w destylarni Cooley też powstają inne marki, powstaje tam także whisky Kilbegan, dosyć sławna, powstaje Greenor, powstaje Tyrconnell, także no trochę się tego tam produkuje. I no jak widzicie, nie jest to do końca tak, że whisky Connemara powstaje w regionie Connemara. Wracajmy jednak do historii. Destylarnia Cooley powstała w 1987 roku i założył ją John Teeling. I być może ta nazwa, to nazwisko brzmi znajomo i faktycznie powinno ono brzmieć znajomo, ponieważ to jest ta sama rodzina, która odpowiada za whisky Teeling z Dublina. Także tutaj akurat dzieci Johna Teelinga tę destylarnię założyli, a John Teeling założył destylarnię Cooley, którą to destylarnię w roku 2014 z powodzeniem sprzedał koncernowi Beam Suntory. I koncern Beam Suntory, czyli koncern, który pochodzi właśnie od japońskiego producenta whisky Suntory i amerykańskiego producenta bourbona Jim Beam, który ma wiele destylarni whisky, tak i w Irlandii, jak i w Szkocji, bo należy do nich Ochintoshy, należy Glengiri, należy Bowmore, także jak widzicie, sporo się tutaj dzieje, no i teraz Beam Suntory ma także Connemara, więc Connemara tak naprawdę należy do Jim Beama, tak można by sobie to w skrócie powiedzieć. No i co jeszcze tutaj by warto było o niej wspomnieć? Jak sami słyszycie, jest to marka stosunkowo młoda, od 95 roku na rynku. I warto by o niej wspomnieć, bo wspominałem o Jimmy McEwanie, który bierze udział w projektach irlandzkich. Warto wspomnieć, że przy okazji tworzenia whisky Connemara udział w pracach wziął także Gordon Mitchell. Gordon Mitchell to jest człowiek, o którym też już wspominałem, przy okazji omawiania whisky z wyspy Aran i z destylarni Aran, która to oczywiście jest whisky szkocką. Jak widzicie, Mr. Mitchell także pomagał przy Connemarze, jest to znany, sławny gorzelnik, także tak to już się dzieje. Te wpływy szkockie wpływami szkockimi, ale to, co mnie najbardziej interesuje, to czy w Irlandii może powstawać whisky dymna, która w jakikolwiek sposób jest w stanie nawiązać walkę z takimi sławami świata whisky dymnych, właśnie jak Laphroaig, Ardbeg, Lagavulin, Kölila czy Talisker z wyspy Skye. Oczywiście te poziomy zatorfienia są różne i to nie one decydują o tym, czy whisky jest dobra, czy nie. Decyduje o tym jej smak, jego balans, jego złożoność, równowaga, długość finiszu, atrakcyjność aromatu. Ja jestem bardzo ciekaw, jak będzie w przypadku whisky irlandzkich, więc za Connemarkę się biorę. Znowu zdrobniłem, moi drodzy, w poprzednim odcinku już zwrócono uwagę, że zdrabniam. Martwię się, ja nie wiem, skąd się te zdrobnienia biorą, bo jeszcze z 5 odcinków i będę mówił, że witam Was w odcineczku YouTube'askowego vlogaska. Będziemy dzisiaj degustować buteleczkę Connemarki w kieliszeczku ręcznie robionym. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, bo może wtedy stracę wszystkich dzikich widzów. Nie wiem, jak to będzie, więc muszę się trochę opanować, ale myślę, że to wszystko bierze się z tego, że po prostu kiedy leje się whisky, to po pewnym czasie pojawia się serdeczność, pojawia się taki sympatyczny nastrój, który skłania właśnie do tego, aby rozmawiać, aby miło spędzać czas i przyjemnie biesiadować. Moi drodzy, Connemara Original już w kieliszku. To jest whisky, która tutaj z tyłu widzę duży napis Mitfarbstoff, czyli whisky, która jest lekutko dobarwiona karmelem. Whisky ta to podobno kupasz whisky 4-6-8-letnich. Czy tak jest, nie wiadomo, bo deklaracji wieku na butelce nie ma, ale ja jestem bardzo ciekaw, co whisky ta już za moment mi zaoferuje. Uwaga, sprawdzam. No więc tak, na nosie to niewiele tak po prawdzie. Trochę ziemistości, trochę jakiś smar, olej troszeczkę może, trochę mokry papier, tej dymności naprawdę niewiele. Czasem jest tak w whisky dymnych, że ta dymność, torfowość pojawia się dopiero w smaku, a nie w aromacie. No i szczerze mówiąc, dla Connemara Original lepiej, żeby tak właśnie w tym wypadku było.
No tak. Tutaj tej dymności jest znacznie więcej. Whisky jest wyraźnie dymna. Co ciekawe, przełamana ze słodyczą. Dymność nie jest obezwładniająca. Trochę taka bym powiedział on the spicy side. Troszeczkę pieprzna, ale nie bardzo. Nie przeszkadza to mocno. Finish dymny, pełen takiej goryczy, ale miłej goryczy. Takiej gorzkiej czekolady bym powiedział. Trwający, rozgrzewający. Prosta łycha, nasik. Łycha taka do posiłku, taki daily dramik dymny, jeśli ktoś lubi. Jestem na tak i wpisuję ją w kajet, moi drodzy. I tutaj muszę sobie od razu wam powiedzieć, że sobie i wam kajet wrócił. Zauważyłem od razu, że wcale aż tak dużo nie musiałem w kajeciku nadrabiać, bo jak wiecie, punktację wpisuję tylko dla moltów. My zajmowaliśmy się ostatnimi czasy troszeczkę takimi whisky, powiedziałbym może mniej poważnymi, tak? Bo mieliśmy okazję spotkać się, to nie była whisky, nawet Jack Daniels Apple, piliśmy Queen Margot 8, piliśmy whisky od Abaczewski, czyli blendziki i tak dalej. Więc ostatnią whisky, którą tutaj mam wpisaną, to była Glenfiddich 21, która dostała 86 punktów na 100, a zabrakło nam tylko Cardu 18 i Ben Brackena. No też jak już wraca, mamy Connemara Original. I ta Connemara Original z 2020 roku, moi drodzy, przytula ode mnie 75 punktów. Powiem zupełnie szczerze, moim zdaniem to była 88 oceniana whisky, 300 wideo na kanale. Jak widzicie tutaj już, no dzisiaj będzie 90 Molt oceniany. Nie ma żartów, oczywiście to jest tylko niewielki ułamek tego, co przez całą swoją historię z whisky wypiłem i oczywiście jest to tylko jeszcze znacznie mniejszy ułamek całego świata whisky, ale widać, że tym uporem dzika, małymi krokami, ale nieustępliwie idziemy do przodu i coraz więcej o świecie whisky wiemy, wiemy wspólnie, spędzamy czas wspólnie, za co serdecznie wam dziękuję. Moi drodzy, zupełnie szczerze, 300 wideo, nie wiem ile osób obejrzało wszystkie odcinki, ale jeśli ktoś obejrzał wszystkie odcinki, to bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam, ale wiem, że sporo osób obejrzało dużo odcinków. Wiem, że zdarzają się też takie osoby, które trafiają na mój kanał i nagle wpadają w taki ciąg i piszą mi, słuchaj, obejrzałem 12 twoich odcinków wczoraj, co oznacza sporo czasu razem, więc choć jest to znajomość jednostronna, unilateralna, to jednak mamy taką możliwość poprzez ten kanał, żeby w jakiś sposób się zaprzyjaźnić, nawiązać jakąś taką więź degustacyjną, bym to nazwał. Jest to przy okazji spotkań takich już fizycznych, face to face, później bardzo, bardzo przyjemne słyszeć od was, jakie macie opinie o różnych whisky, jak wam się no w sumie wraz ze mną dyskutuje i degustuje też, dyskutuje to może nie, degustuje. Często też na Instagramie jestem oznaczany, na telewizorze najczęściej ktoś tam z kieliszkiem razem ze mną degustuje, także całkiem przyjemna sprawa, jest mi bardzo miło z tego tytułu i dziękuję wam za to serdecznie, że jesteście tak bardzo zainteresowani właśnie rozwijaniem swoich umiejętności w zakresie analizy sensorycznej. No ale dobrze, moi drodzy, to była Connemara Original. Zobaczymy teraz, jak wypadnie Connemara 12-letnia. Okej. Okay. Connemara 12. Okej. Okay. Tutaj od razu ciekawe spostrzeżenie, moi drodzy. Szczerze mówiąc, nie jest tutaj podane, czy jest to whisky dobarwiana karmelem, czy nie jest. Natomiast co ciekawe, ta dwunasteczka wypada w mojej ocenie nieco jaśniej niż ta Connemara Original. Także jest to no, ciekawa rzecz, ale jak wiecie już też z innych degustacji, whisky, które są sprzedawane w butelkach nieprzezroczystych, nie muszą aż tak bardzo dbać o ten kolor. W przypadku innych whisky w butelkach przezroczystych, nawet tanich blendów, ten kolor jest jednak wyraźnie manipulowany. Tak samo było też w Ben Brackenie 32-letnie z poprzedniego odcinka. Dobra, zobaczmy sobie tę Connemara 12. No, w aromacie wyraźnie inaczej. Na pierwszym planie jest właśnie te klimaty, taki mokry papier spowity odrobiną dymu ogniskowego.
Trochę słodyczy. Ta słodycz taka określiłbym ją jako kremowa. I może troszkę takiej apteczności. Ale po raz kolejny zwracam uwagę na to, że ten aromat nie jest oszałamiający. To gdybyśmy tutaj sobie chwycili jakiegoś, no akurat pod ręką mam takiego jakiegoś tutaj lepsiejszego Lagavulinka z limitowanej edycji, ale gdybyśmy sobie chwycili właśnie jakąś fajną Lagę, Lafroigard, Bega, Bomorka, no to jednak tutaj myślę, że nie byłoby podejścia dla Connemary. Oczywiście nie brzmi to miło, ja się staram nie mówić niemiłych rzeczy, kiedy się da, ale to nie jest, że ja chcę być niemiły, po prostu no, stwierdzam fakt i tyle. Ale może smak się obroni, zobaczmy. Jest słodko, oleiście, dymnie pod kontrolą, wodorostowo, przyjemnie, czekoladowo, trochę mniej goryczy, trochę więcej słodyczy, co wskazywałoby na łagodność. Ta dymność jest utrzymująca się, pieprzność jest bardziej pod kontrolą, co wskazuje na wiek. I finish jest trwający. Jest to whisky, które dostanie ode mnie punktów więcej niż Connemarka Original. Znowu, Connemarka, łyszunia. Piórkiem sobie w kajeciczku napiszę, moi drodzy. No i co? Tak sobie myślę, moi drodzy, że tutaj powinny wejść dwa oczka więcej. 77 na 100. I to jest też taka ciekawy moment, bo 77 na 100 dostał też 32-letni Ben Bracken, który to wiekiem mógł się popisać, ale balansem niestety nie. Więc jak widzicie, no jest to taka sytuacja trochę zaskakująca. No ale my jeszcze w żadnym wypadku nie kończymy, ponieważ przed nami jeszcze degustacja takiego ostatniego ananaska, którego znalazłem gdzieś w szafie z zamierzchłych czasów. Nie jestem w stanie przypomnieć sobie dokładnej historii tej butelki, ale jeśli dobrze pamiętam, to jest to butelka, która pochodzi tutaj z pewnego sklepu od mojego kolegi Andrzeja jeszcze sprzed lat, więc Andrzeja pozdrawiam, bo dawno go nie widziałem, więc się trochę stęskniłem. Pozdrowienia lecą do Szczecina. Natomiast na tej butelce jest data i tutaj data produkcji wskazuje, że jest to butelka, która powstała 22 lipca 2011 roku, moi drodzy. Więc ja tutaj tylko szybko ściągawkę. O nie, dzisiaj jest 23 lipca, kiedy nagrywam. Cóż za niemal urodziny flaszki. No szok, po prostu szok, moi drodzy. I choć flaszka ta nie ma deklaracji wieku, to my wiemy, że ma ona 9 lat i 1 dzień. Nieźle. Oczywiście wiek ten to tylko wiek butelki, bo jak wiecie, wiek whisky, który nie był spędzony w beczce, w ogóle się nie liczy, więc jest to bez znaczenia. Natomiast moc tej whisky to 57,9%, czyli całkiem sporo. No dobrze, moi drodzy, to też pokazuje trochę tutaj o takim podejściu marketingowym Connemary, ta butelka, ponieważ zachęcam Was do odwiedzin na witrynie internetowej whisky Connemara. Jest to witryna, która, powiedziałbym, że standardami graficznymi niestety, ale zakorzeniona jest, no może nie w zeszłym stuleciu, ale w początku XXI wieku. Natomiast jak widzicie, flaszeczka i korek, bo to są flaszki z 2020, no generalnie zmianom nie uległy. No ale cóż, w ramach trwającego programu redukcji butelek, moi drodzy, podejmuję ten wielki trud i podejmuję się także nie wiem, czy nie przesadziłem teraz trochę, ale już trudno. No, słowo się rzekło, moi drodzy. Facet jak już coś powie, no nie, no bez przesady. Może powinien się też umieć wycofać, ale ja już powiedziałem, nie będę się wycofywał z tego. Mam tutaj trochę Connemarki. Trochę ją rozbujam, to zwiększy powierzchnię lustra cieczy w kieliszku, łapiąc trochę więcej tlenu. A teraz zagęszczę trochę atmosferę w kieliszku Miller Nosing Glass i za chwilę spotkam się z Connemarą w mocy beczki z 2011 roku, która będzie 90. whisky w moich degustacjach. Connemara w CS-ie 2011 rok i ona ma 57,9%.
Swoją drogą, ostatnio przy okazji Ben Brakena była taka sytuacja, że dolewaliśmy wody. Tutaj whisky jest dość mocna, więc to dolanie wody mogłoby się wydawać sensowne. Natomiast zobaczymy, jak będzie prezentował się aromat. Ja wody używam głównie do tego, aby whisky otworzyć, a nie żeby ją rozcieńczać, więc jeśli ten aromat będzie w pełni ekspresyjny, to nie będzie dodawanie wody tutaj potrzebne. Okej, jest dymność z odrobiną słodyczy. Może jakiś owoc tam jest? Gdzieś tam głęboko? Może jakieś resztki takiej chemiczności, szpitalności? Ale nie aż tak wiele, może za bardzo się tego doszukuje po Aili. No dobra, zmierzmy się z tym wysokim ABV. Moi drodzy, powiem szczerze, po dwóch kastratach, a jeśli nie wiecie, co to są kastraty, to zachęcam Was do obejrzenia odcinka o whisky w mocy beczki, w którym dokładnie to tłumaczę. Mówię też, co to jest whisky w kasku. To ta whisky ma intensywność smaku, która sięga zenitu, można by powiedzieć. Natomiast obawiam się, że jest to whisky odrobinkę przeprądowana. To znaczy, że jako osoba, która z niejednego alembika i z niejednej beczki piła. Nie jestem odstręczony mocą alkoholu, jednak w tym wypadku ta moc jest moim zdaniem troszeczkę zbyt duża. W takim rozumieniu, że ta whisky mogłaby jeszcze trochę poleżeć, ta whisky mogłaby jeszcze dostać trochę intensywności smaku, bo tutaj pieprzność, no jednak nawet po dosyć obszernej kalibracji alkoholem, bo był Ardmore i dwie wykastrowane Connemary, to jednak czuję uderzenie prądu, co w dobrze wyselekcjonowane whisky nie powinno mieć miejsca. Także tutaj taki trochę minusik, ale poza tym minusikiem, no też jest ten minusik niskiego aromatu, ale poza tymi minusikami to jest duża intensywność smaku, jest słodycz. Mam z tego przyjemność. Ja mam taką filozofię, w ogóle moi drodzy, cały czas mi tu lata jakaś Drosophila melanogaster, szerzej znana jako muszka owocowa. Czy owocówka, no nie wiem, jak ona jest szerzej znana. Ważna dla wszystkich genetyków. I chciałbym ją tutaj upolować, no i ubić, ale niestety przeszkadza mi trochę w odcinku. W każdym razie, co chciałbym dodać o tej konemarze w mocy beczki? To jest whisky, która no, może pochwalić się tą mocą, ale trochę mi tutaj brakuje jakiejś złożoności. Trochę mi brakuje, żeby pojawiło się choć trochę więcej. No i niestety, pokazuje się, że jednak jeśli miałbym sięgać po dymy, to chyba wolałbym sięgać tam, gdzie tak bardzo chcę sięgać, czyli na Aile. Swoją drogą, moi drodzy, w zeszłym tygodniu prawie mojej żonie mi odbiło i prawie pojechaliśmy na Aile. No, opanowaliśmy się w końcu, ale już nie było mnie rok w Szkocji, prawie rok, w sierpniu zeszłego roku i zaczynam czuć poważne takie ssanie szkockie. I nie wykluczam, że prędzej czy później się tam znajdę. Także takie są niebezpieczeństwa, takie uzależniające strony tego cudownego kraju. I bardzo już bym chciał jakieś tutaj nagranie dla Was stamtąd zorganizować. Także tak to już jest. No ale dobra, spróbujmy jeszcze raz tej Connemary w CS-ie. No jest ciut lepiej, ale jednak ta alkoholowość jest tutaj na pierwszym planie. Za intensywność smaku ona i tak zgarnie ode mnie więcej punktów, ale ta alkoholowość tu jest. No dobra, moi drodzy, CS-ik, on ode mnie zasługuje na 80 punktów. Trzy konemarki, 7,5, 7,7, 80. Przyjemne spotkanie, przyjemne degustowanie. Ta whisky oczywiście zachęciła mnie bardzo do tego, żeby biec do lodówki i sprawdzić, jak smakuje mój obiad. I bardzo już mocno o nim myślę, ale to wcale nie znaczy, że chcę szybko kończyć. Chciałbym podziękować Wam za to, że byliśmy po raz kolejny razem. Spędziliśmy wspólnie czas, pijąc trzy nowe whisky. Mam nadzieję, że były one dla Was ciekawe. Myślę, że Irlandia to jest kierunek, który moglibyśmy od czasu do czasu sobie eksplorować. Jeśli whisky irlandzkie Was interesują, koniecznie wpisujcie w komentarzach, jakie
produkty, jakie etykiety, jakie destylarnie chcielibyście poznać. Ja będę uważnie się temu przyglądał. Dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście ze mną po raz kolejny. Przypominam o tym, że pod wideo możecie subskrybować mój kanał, wciskając także dzwoneczek po to, aby nie zapomnieć. Zachęcam do tego, abyście odwiedzili mnie na fejsie, na Insta. Na fejsie oczywiście znajdziecie grupę Klika Dzika. A ja żegnam się z Wami klasycznie WDIDZ, czyli wielkie dzięki i do zobaczenia!